Dziś pokażę Wam smartfon z trochę innej bajki. Po pierwsze, procesor Intel, w zasadzie niewystępujący w smartfonach, rzadkość. I druga rzadkość, Motorola. Firma ucieka z Polski, prawdopodobnie więcej telefonów Motorola na naszym rynku nie będzie. Czy to ostatni model? Nie wiem. Spójrzmy, jak to wygląda. Pudełko bardzo fajnie zaprojektowane, wyciągamy telefon. No i pierwsze, na co zwrócimy uwagę. Na folii mamy już czytelne opisy poszczególnych gniazd, przycisków. Świetna rzecz dla osób, które dopiero zaczynają przygodę ze smartfonami. Nie muszą się zastanawiać, co jest co. Mają to pięknie czytelnie opisane. Zajrzyjmy do pudełka. No, w zasadzie standard. Kabel USB, marne, uwierzcie mi, naprawdę marne słuchawki i ładowareczka z wyjściem USB, do której dołączamy rzeczony kabel. W sumie wygodnie. Miła rzecz. Jest jeszcze jedna ciekawostka w tym pudełku. Spójrzcie. To. Co to jest? Zgadnijcie. No dobra, nie zgadujcie, powiem Wam. To jest przyrząd do wyciągania kart z telefonu. Jak widzicie tu na tej instrukcji, karta microSIM i karta microSD pamięć są wkładane do takiego slotu pod specjalną pokrywą na boku telefonu. No zobaczmy ten slot, jak wygląda. Nie wiem, dlaczego tak zrobiono, mało praktyczne rozwiązanie. Solidna pokrywa i mamy dwie karty. Uwierzcie mi, że bez tego malutkiego kawałka plastiku w zasadzie nie wyjmiemy tej karty, no chyba że nosimy długachne tipsy na paznokciach. Bo męskim paznokciem no nie ma szans, żeby tą kartę wyjąć, jest zagłębiona w obrys. Nie ma szans. No szkoda, bo w sumie taki mały drobiazg, a jednak wkurzający. Zostawmy już to, to nam prawdopodobnie bardzo szybko zginie, warto to zadbać, żeby później nie mieć problemów. No a cóż, sam telefon. Może zdejmę tą folię dla lepszej czytelności ekranu. No i rzućmy okiem. Przód. Wygaśmy. Smutna czarna tafla, ale nie pozbawiono ozdób. Ozdobą jest chociażby to mieniące się obramowanie. Ono ma taki moletowany wzór. No i metalowe logo Motorola z wkomponowanym głośnikiem. Świetnie to wygląda, szczególnie z bliska. No przykro mi, że nie mogę Wam tego lepiej ukazać, ale uwierzcie mi, bajer jest. Dioda sygnalizacyjna, przydatna rzecz. Po drugiej stronie przednia kamerka do wideorozmów. I nic poza tym, przycisków nie widać. Jest tylko mikrofon. Na boku. Wspomniane już złącza kart pod pokrywą. Śruby. No też swoista ozdoba. Dają poczucie solidności całej konstrukcji. Gniazdo mikro USB. Po drugiej stronie przycisk aparatu. Muszę pochwalić, że jest. Przyciski głośności, włącznik. A u góry słuchawkowy mini jack. Też miła rzecz, bo tak jak wspomniałem, firmowe słuchawki są na tyle marne, że warto je zastąpić innymi. Tył budzi mieszane uczucia. Prześliczna plecionka z prawdziwego kewlaru, nie żadna imitacja. Fajny taki mieniący się nadruk certyfikatów e-maila, logo Intela, logo Motorola. Wygląda to dobrze, jak widzicie. No a niestety góra wygląda gorzej. Kawałek cieniutkiego plastiku błyszczącego. Z odpustowym napisem HD wideo mieniącym się, no to już sobie mogli chyba darować. Szkoda, bo psuje efekt, mogli dać ten kewlar do samego końca albo zrobić po prostu gładką czerń. Czasem mniej znaczy więcej. No, aparat z lampą LED, sprawa oczywista, całkiem nieźle się sprawuje. Zobaczmy co telefon nam pokaże. Przy uruchomieniu ekranu zwróciłem uwagę od razu na te wąskie ramki. Świetnie to wygląda, wygląda jakby telefon miał na całej szerokości ten wyświetlacz umieszczony. Bardzo fajnie się to prezentuje, mnie się podoba. A sam wyświetlacz, no cóż, trochę mieszane uczucia budzi. Bo z jednej strony cieszy mnie dużą jasnością, szerokim kątem czytelności i barwy, no to już rzecz gustu, jeden lubi, inny nie, i barwy są oddawane takim mocnym nasyceniem, dosyć intensywnie. Niektórzy by powiedzieli, że są troszeczkę przesłodzone. Może i są, mnie się w sumie podobają, natomiast nie podoba mi się strzępienie czcionek na ich krawędziach. W zasadzie wszystkie proste linie, wszystkie ostrzejsze krawędzie mają postrzępiony brzeg. No to efekt zastosowania technologii Pentile w wyświetlaczu, no po prostu wada wrodzona i lepiej nie będzie. Szkoda, bo to trochę psuje cały efekt, natomiast z drugiej strony, no, czy ktoś ogląda wyświetlacz centymetrowej odległości? No przecież nie, patrzymy na niego
No, z takiej odległości jak teraz nasza kamera i przy tej odległości już w zasadzie nie widać żadnych wad na tym ekranie. Panel dotykowy pracuje znakomicie. Świetna sprawa, reaguje doskonale. Zwróćmy jeszcze uwagę na ten fajny kołowy widżet. Tutaj mamy szybki dostęp do budzika, do pogodynki, no i wyświetlanie stanu baterii. To jest prezent od Motorola, taki widżet. W innych telefonach, prawdę mówiąc, go nie spotkałem jeszcze, aczkolwiek mogę się mylić. Motorola dała nam też od siebie Smart Actions. To jest bardzo fajna funkcja, pozwalająca zdefiniować zachowania telefonu w określonych okolicznościach. Czyli na przykład telefon wyciszy się, kiedy wejdziemy do biura w określoną lokalizację GPS albo w określonych porach. Czyli na przykład zmieni zachowanie kolorów ekranu, podświetlenia dzwonków, kiedy spadnie bateria poniżej określonego poziomu. Może na przykład wyłączy wtedy Wi-Fi, Bluetooth, przejść 2G, żeby oszczędzać tą baterię. Tu możemy naprawdę sporo takich akcji zdefiniować na różne okoliczności. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i samouczek, o którym wspomniałem na początku, on się przy pierwszym uruchomieniu pojawi na ekranie, pokaże nam, jak obsługiwać ekran dotykowy, jak korzystać z podstawowych funkcji, a potem możemy do niego wejść tak, jak ja teraz to zrobiłem i mamy pełen dostęp w zasadzie do pełnej instrukcji online. I to dobrze, że ta instrukcja jest zbudowana w telefon, bo ta dołączona do pudełka na papierze jest do niczego, po prostu tam się nic nie dowiemy. Wydajnościowo telefon świetny. Trudno cokolwiek zarzucić. Filmy HD bardzo płynnie chodzą, wymagające gry również bez problemu, żadnych zacięć. Jedyne co powiedzmy zdradza wysilenie telefonu, to dość silne nagrzewanie się obudowy w okolicach logo. Prawdopodobnie tu jest procesor i pamięć operacyjna, stąd ta temperatura. Spójrzcie, filmy nagrane w 1080 wrzucony w tej rozdzielczości na telefon. Czyta, nie widać, żeby się coś ścięło. Słabo widać, ale to jest chmara ptaków lecąca nad jakimś tam jeziorem. Generalnie, uwierzcie mi, obraz jest naprawdę w porządku i trudno mu cokolwiek zarzucić. Dźwięk również, co prawda go przyciszyłem, ale odtwarza z dźwiękiem, także jest ok, myślę. Minus, no chyba bateria. Spodziewałem się, że Intel będzie trochę oszczędniejszy od konkurencyjnych procesorów, ale nie, jest taki sam. Bateria wystarczy na dobę, przyjmijmy, przy takim normalnym użytkowaniu telefonu. Oczywiście używając oszczędniej dociągniemy do 2 dni, ale musimy naprawdę wtedy bardzo mało używać tego telefonu. Czy bym go kupił? Nie wiem. W zasadzie trudno mu cokolwiek zarzucać. Bardzo fajna konstrukcja, świetnie się prezentuje. Cena na poziomie konkurentów, no ale martwi mnie trochę temat gwarancji, wsparcia technicznego czy aktualizacji dalszych.